Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Poczekajcie. Dzisiaj zobaczycie taką makietę z D-Day. Małą. No, widzicie. To jest plaża Gold. Na niej lądowali Brytyjczycy. No więc zaczynamy, tak? Tu jest bunkier niemiecki, w środku jest żołnierz z MG34 niemiecki. Nie wiem, czy to teraz widać. Przydałaby się jakaś lampa. No ale on tam jest na MG34. O, teraz widać tak w cieniu ten MG34. Tu leżą porozrzucone worki z piaskiem i polegli żołnierze niemieccy. Czemu tutaj wcześniej był murek z worków z piaskiem? Niemcy tu się bronili, ale Brytyjczycy włożyli tu bombę. Jak widzicie, tu są porozrzucane worki z piaskiem z tego murku od wybuchu i zabici niemieccy żołnierze, zabici przez odłamki. No tu jest komando z brytyjskiego, który mierzy tam z Browninga od tu, żeby w razie czego zabezpieczyć, żeby po prostu tam jakiś żołnierz niemiecki nie wyszedł, nie zrobił krzywdy innym żołnierzom brytyjskim. No tu widzimy żołnierza brytyjskiego. Rozwaliłem oczywiście. No to tu widzimy żołnierza brytyjskiego. On się tu skulił, żeby nie dostać on MG34. Tu leży jego broń i rzuca tam do środka granat, żeby zneutralizować ten bunkier. No tu leży poległy Brytyjczyk. Mam nadzieję, że udało mi się go dobrze zrobić. Tu jest jego broń, ten Browning. No, ten worek z piaskiem mi ciągle spada. Kurczę. Dobra, no minęło trochę czasu. Zrobiłam to tak, jak powinno być. No to tak prezentuje się makieta w całej swojej okazałości. Mam nadzieję, że się podoba. Bo recenzja i tak jest dosyć długa, jak na tak małą makietę. No to cześć. O, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tu jest mój nowy nabytek. To jest pak 40, dostałem w prezencie od cioci. No, ktoś będzie flashem takim strasznie. Albo nie. Wiecie co, lepiej może nie. Już mam, no albo podsuńcie mi jednak pomysł w komentarzach, jak będziecie mega szybcy, bo zaraz dosłownie robię tą makietę. No jak nie podsuniecie, to trudno. W sensie pomysł na makietę z tym pakiem. No tam mam jakąś podstawę do makiety, może być na terenie miejskim. No zielonego mam dosyć mało, także... No ale... I mi się podobają te nowe umięśnione tułowie od Kobi. Nie wiem, czy to dobrze widać. One tu takie mięśnie. Poczekajcie, ostrość. Ona jest tu ważna. Dobra, poczekajcie. Dobra, no zobaczcie. Kurde, no ta ostrość. O, teraz było widać. O, o, widzicie? O, takie mięśnie. Nie wiem czemu on był oznaczony jako oficer artylerii. O, teraz dobrze widać, patrzcie. Teraz już się nauczyłem, że nie tak. Tylko patrzcie, o. Tu ma takie mięśnie. Nie wiem czemu on był oznaczony jako operator działa, tylko a moim zdaniem powinien być jako oficer artylerii. No to cześć, już się wystarczająco wygadałem, jak na taką małą makietę. Nie zapomnijcie dać lajka i suba. A jak komentarze będą włączone, bo one żyją własnym życiem i zostawicie łapkę w dół, to napiszcie w komentarzu, co się nie podobało, a ja postaram się poprawić. Cześć i czołem!